godnie pochowane na miarę. To ciało musi być godnie pochowane, no ale jak ludzie siebie nie lubią, nie szanują siebie, to gdzie tam będzie ciało po śmierci? Jak na żywca pierzną, napadają tu w Warszawie. To nie jest Kraków, to jest Warszawa. To nie jest Białystok, to jest Warszawa. Tu nie ma ludzi prawosławnych, nie ma kurwa. Konkretne ciała zatrzymanych, no słucham. Chowali konkretne ciała. Ja nie mam czasu czekać, no gdzie tam ten na tym grobie się znajduje i nie jest w stanie otoczyć konkretnego człowieka, ale na co nie jest zamęczonego w sobie i błagać swoją pamięć. A czy to już jest może tak, że strach przed odpowiedzialnością no, rzuca się niektórym na rozum, że już są w stanie powiedzieć wszystko, żeby ocalić własną skórę, no bo honoru, godności, no to już nie ocalą, ale... To są pojęcia nieznane tym. A gdzie ty jesteś? Godność, proszę ojca, to są pojęcia słownika, którego oni w życiu chyba nie... Ale jesteś w domu już? Bo teraz słyszymy, księże profesorze, jak Ewa Kowalczyk, że no w zasadzie to ona tam nie była przedstawicielem rządu polskiego, jako minister zdrowia. Ona tam pojechała która jest od ruchu serca, chciała pomagać innym i co? I za to chce się ją teraz odsądzać od niechęci i wiary. Czy to jest tak, księże profesorze, że każdy wolontariusz, który tam się pojawiał, to spotykał się z Putinem i z władzami Federacji Rosyjskiej? No byłoby to bardzo ciekawe podejście ze strony pana prezydenta Putina, który by taką estymą obdarzał każdego wolontariusza. No można powiedzieć, że cóż za wspaniały prezydent, cóż za wielka postać o niezwykle szerokim sercu, szerokim jak bajka, czy głębokim jak bajka, a szerokim jak tajga. No ale przecież nie pleśmy bzdur. Także oni to mogliby już w tym Radio Maria. No jak nie jeden debil, to drugi debil mi tutaj dzwoni. No to przecież wiadomo. Nawet nie spodziewałam się, że ten drugi debil, że ten Mareczek zadzwoni. Nawet się nie spodziewałam, mówiąc szczerze. Nawet się nie spodziewałam. A jednak, już on nie jest potrzebny, bo ja mam wszystkie rachunki, sobie ściągnęłam. Zajmowali się do nas w sposób żałosny całą sprawą. Radio Koncita. Może tego wątku dalej kontynuować, żeby nie popełnić jakiegoś nietaktu, nie tyle w stosunku do tych nieudaczników, ile w stosunku do tych osób, które tą pseudoopieką były dotknięte. Ale to jest oczywiście kpina, no. Pani Kopacz była ministrem zdrowia, pani Kopacz reprezentowała polski rząd, przecież mieliśmy polską prokuraturę, przecież mieliśmy polskie organy, które podobno nawiązywały kontakty ze swoimi partnerami rosyjskimi. Tak nam przecież mówiono, nagle co? Okazuje się, że nie mieliśmy wtedy państwa polskiego. Właśnie, ręka w rękę, fartu w fartu, jak jedna zgrana rodzina, tak pracowaliśmy, mówiła Ewa Kopacz. Tak, mówiła też na spotkaniu z rodzinami ofiar, że to właśnie wyrazem docenienia jej. No albo te dziady mają do 13, do 14, albo jeszcze pół godziny będą gadać, bo ja, normalnie jest 14, koniec, a oni jeszcze gadają w Radio Maria. No trudno jest naprawdę o jakiś większy cynizm. No jeżeli właśnie pani Kopacz przejdzie do historii, to myślę, że jako międzynarodowa miara absurdalnego kopania w błąd na miarę jednego kopacza i jednocześnie jako miara absurdalnego cynizmu. Księże profesorze, no z jednej strony mamy takie wypowiedzi polityków PO, z drugiej potężna afera reprywatyzacyjna w Warszawie, a z trzeciej... No, ja tego nie lubię, wiesz? Nie lubię tego. W Warszawie chcą, żeby... No albo do sympatii sypię. Nie.